Hej, cześć, witajcie z tej strony Polak na 13. Witam Was w kolejnym odcinku Satisfactory. Wiecie co Wam powiem? W dzisiejszym odcinku to będziemy sobie robić fabrykę stojanów w tamtym miejscu, zaraz obok naszej huty stali, która jest w tamtym miejscu. Tutaj jest huta stali, a dokładnie tutaj obok niej, zaraz Wam pokażę, jest ruda miedziuchy. Tak na dobrą sprawę, no praktycznie vis-a-vis. Pykło, o właśnie. Tutaj jest miedziucha. Tu mamy hutę, tu jest miedziucha, więc gdzieś tutaj byśmy zrobili fabrykę stojanów. Wiem, że miałem to wozić generalnie pociągiem, ale powiem szczerze, że dopóki nie mam pociągu, to muszę sobie w ten sposób poradzić, przeciągając po prostu linię z jednej fabryki do drugiej. Powiem Wam tak. Chyba wszystko mam ze sobą, nie jestem tego pewien. A, jeszcze wiertnicy nie mam. Dokładnie trzech wiertnic będzie mi brakować, dlatego że tam chcę postawić te dwie wiertnice klasy drugiej, ze względu na to, że tam jest po prostu są dwa źródła miedzi, ale one są oba zanieczyszczone. Dlatego powiem szczerze, że jedna wiertnica klasy drugiej nawet nie wystarczy mi, to wiem na pewno. Dodam sobie rękę obciąć nawet, że nie wystarczy, więc zrobimy sobie tam dwie. Z dwóch powinniśmy pociągnąć 120, no 240 miedziuchy, co mi się wydaje, że będzie już taką ok opcją. Chociaż powiem Wam, że tam 60 ciągnę i nie jest wcale źle. Nie, dobra, pociągniemy na zapas. Pociągniemy na zapas i zrobimy taką dość sporą fabrykę stojanów. Przynajmniej będzie to dość większe od tych belek żelbetowych, ale co do tych belek żelbetowych, to ja myślę, że to jest takie wstępne, a później sobie to rozbudujemy gdzieś. Tak, tak mi się wydaje. Okej, gdzie ją zacząć? W sensie, no wysokość potrzebuję złapać. Serio? XD. Okej, guys, okej. Niech będzie. Teraz tak. Gdzie ja bym ją chciał zbudować? Powiedzmy, że ja bym dał tutaj gdzieś ten rożek pierwszy. Bo inaczej, zróbmy gdzieś tutaj pierwszy rożek. W ten sposób. Powiedzmy, że wyciągniemy to o jedno do góry. Starczy o jedno. Może o dwa? O dwa. O dwa zróbmy. Nie, no dobra, o jedno wystarczy. Ja pierniczę. Spornik góra jeszcze, jak dam, to już w ogóle jest jazda. Dobra. I teraz tam. I tam bym chciał wskoczyć jakimś sposobem magicznym. Szczerze mówiąc, to w tym momencie lepszą opcją będzie drabina. Żebyś tam tylko dostać na górę, a później będziemy kombinować, jak to ogarnąć. Ale proszę mi tylko drabinę zniszczyć. W ogóle, to powiem Wam, że między tym odcinkiem a poprzednim był jakiś update. Do gry. Rozumiecie, był update po prostu i gra przeszła po prostu update i w związku z tym mamy nowe tekstury, przynajmniej na przykład tekstura, jak się o widzicie, rozwala, to ona już nie jest taka, że nie wiem jak to nazwać, no zaznaczenie jest inne. Tak samo w tym momencie, jak budujemy już fundament, to też to już wygląda nieco lepiej, jak mam być szczery, wygląda to nieco lepiej. Dobra, ciach, 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 ciach. Powiedzmy do tego miejsca, dlatego że pamiętajcie, że tutaj będzie pociąg zakręcał później. Więc no, miło byłoby, jakby on sobie tam poradził w miarę z zakręcaniem. A nie musiałbym go ratować co chwilę. Okej, teraz tak. 240 to byłoby 8... Ej, czy ja aż tyle tego potrzebuję jednak? Czy mi nie wystarczy 120? Po prostu. 120 to byłyby 4 huty. Jak powiem Wam szczerze, że wystarczy mi 120. Ej, no ja na pewno nie będę aż tyle stojanów potrzebował. Hello! Ludzie! Ludzie! Nie, no bez jaj 120. No, bez jaj. Aż tyle... Tyle to... Tyle nie. Tyle to to nie. Tyle nie. Okej, dobra. Teraz tak, zejdźmy sobie na dół. Ui, hops. I teraz tak, tutaj wspornik sobie postawimy.
i przedłużymy sobie ten sporniczek. Teraz będę każdą fabrykę tak budował w ten sposób. O, proszę bardzo. Że ona będzie na wspornikach stać sobie. I powiem szczerze, że to będzie dużo ciekawiej wyglądać na pewno. A na pewno dużo bardziej realistycznie. Bo nie będzie ta fabryka po prostu lewitować. I nie powiem co. Dobra, spornik góra kolejna. Tutaj też góra. Ciach, ciach, ciach. I podstawa. No tutaj troszeczkę tak zalewitowała sobie. Aktualnie możemy tutaj fundament jakiś podrzucić mu. O! Ej, dobre, dobre, fundament, dobre. Tutaj też by trzeba było jakiś taki fundamencik mały dać. Już nie, tutaj akurat nie widać tego. Ale tutaj to by można było jakiś taki. Coś takiego bym powiedział. O, tylko tak, bez tego. Dajmy to. Dajmy fundament. O, i to się prezentuje już dużo lepiej, wam powiem. Prawda? No bo wiecie, fundament jakby jest wkomponowany w ziemię, wlany wręcz. Więc to wygląda w miarę ciekawie. Okej, dobra. Teraz tutaj. Chociaż wiecie, to będzie troszeczkę większe i tak chyba mi się wydaje. Znaczy na pewno będzie troszeczkę większe. Jak te sporniki, które już tu są, mogą zostać. Dobra. Środek, środek. Akurat w tym miejscu już nie. To już nie. To już będzie tak. Powiedzmy, że to się trzyma tutaj, że tutaj to jest. Nie, to tutaj coś trzeba dać. Jakiś taki fundament. Dobre. Ej, dobre, mi pasuje. Dobre. To jest dobre, okej. Okay. Wiecie, dawno tak nie budowałem na odcinku oczywiście i muszę pobudować. Teraz, okej, okay, dobra, wchodzimy na górę. I teraz tak, jak mówiłem 120, to piecy hutniczych mi 4 sztuki wystarczą na spokojnie. W takim razie. Będą one stały tak, tu jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Na jeden są chyba dwa, mi się wydaje. No ale dobra, teraz tak, najpierw postawmy tak, wiertnicę. A, już wiem, o co chodzi, dobra. Dobra, już mam wiedzę na ten temat. Ja wiem, o co chodzi, panie. Ja naprawdę wiem i rozumiem. Okej, dobra. Tutaj tą rudę miedziuku jest trzeba zjechać. No tak, mówiłem, zanieczyszczona, więc tutaj dwie to tak, wiecie, optymalnie. Chyba, że zrobię na jednej. Tylko przyspieszonej. Jedno zasadnicze pytanie. Jak dam jedną, ona pobiera 12, a jak ją przyspieszę raz 2, to będzie pobierać. Nie jestem w stanie stwierdzić ile. Znaczy jestem w stanie. W ten sposób. Prawda? Pancerz obcego wrzucimy i niech to się ogarnie. 36,4. O Jezu, panie. Bardzo niedobrze. Aktualnie 12 konsumuje. Serio? Konsumujesz 12? Ej, no jest powiedziane, że więcej powinno się konsumować. O, teraz 52. Wywalił kartę. Ciepnę. Łączy się, czy wywali? Wywali. Okej, okay, dobra. To jednak 24 jest ciekawsze od 36. Nie ukrywając, ale tak. Jakbym rzeczywiście potrzebował kiedyś, to może tak, ale dzisiaj generalnie nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj to na dwóch mogę pracować. Tak. Dwie są dobrą opcją. Tak. Tak stwierdzam. Okej, okay, teraz tak. Trzeba by mi tutaj ciepnąć ścianę. Oczywiście z wjazdem na taśmociąg w tą stronę.
Ja bym musiał iść tam na górę i ją przestawić, powiem wam. Tak, wiecie, że po prostu taśmą pociągu kawałeczek musi dosłownie być pociągnięty, prawda, żeby on załapał, w którą stronę ten taśmociąg ma się, że tak powiem, jechać. Bo jeżeli ja zrobię windę, tą taśmociągową, która będzie jechać z góry w dół, to ona automatycznie z góry w dół będzie chciała jeździć. A w momencie, kiedy tutaj zrobię kawałeczek sobie, prawda, takiego taśmociągu, który będzie tutaj przyczepiony, ale nie będzie do niego podpięty, ale będzie na chwileczkę, tak dosłownie gdzie, dosłownie taki kawałeczek, prawda, to on już ma nadany kierunek. I on tutaj się podepnie jako ten kierunek. Okej, okay, dobra. Więc szybko mówię, wszyscy rozumieją? Mam nadzieję. Dobra, teraz tak. Przełączamy sobie ten dok. Ciach. I klasa trzecia. Trzecia? Może druga wystarczy? Nie, trzecia. Trzecia brzmi lepiej. Trzecia brzmi lepiej pod względem surowcowym, powiem szczerze. Więc tak, zostawimy to. Okej, okay, dobra. Logistyka. W ogóle mam inteligentny rozdzielacz, co odblokowałem dzięki Katerytowi. I będę chciał z tego skorzystać też poniekąd później, ale to tak wiecie, bez stresu, później sobie to ogarniemy. Bo na razie to tak szczerze mówiąc, to chyba nawet nie ma co. No, na razie to chyba nie byłoby nawet gdzie za bardzo. Dokładnie, no, coś takiego. 60 na minutę. Na płytek. Nie, no dobra, nie będziemy go zapychać, niech on sobie po prostu leci full prędkością. Teraz tok. Terotok. Fundament, nie fundament, ściana, zwykła ściana. Energia elektryczna, podwójne gniazdo, może być nawet klasa druga. W tym miejscu. Będzie? Będzie. A, nie taśmociąg. Kurczę, co ja z tym taśmociągiem? Kabel bym chciał, prawda? Druta. Podłączyć to. Żeby to działało sobie już za chwilę. Prawda? No. To już ma działać, zaraz śmigać po prostu jak głupie, szalone. Tak. A wy w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, jak wam się podoba odcinek. Zostawić subika oraz dzwoneczek. I jak macie ochotę, to komentarz. Co wam się tutaj podoba? A co wam się nie podoba? W ogóle w niedzielę nie będzie live'a ze względu na to, że zmieniam dysk w komputerze i muszę praktycznie cały system od zera postawić. Tak, jestem z tego powodu też bardzo szczęśliwy, że mam robotę po prostu na cały kurczę dzień. Ale to jest taka insza inszość, jak to się mówi. Dobra, i teraz tak sobie zrobimy. Organization. Imagination. Nie, logistyka jednak, rozdzielacz. Okej, okay, jest, okej, okay, dobra. I ciach. I tu będzie jeszcze drugi ciach. I tu jeszcze jeden by się rozdzielać przydał. Jednak. Jednak jeszcze jeden, powiem wam. Jeszcze. Jednak. Logistyka, prawda, rozdzielacz. Ciach. Aj! Krzywo. Krzywo, nie? I znowu krzywo. Krzywo, no. Jak mój ryj prawie, ale... Ja pierdzielę. Zajebiście! Jeszcze spadł. Dobra, uleczmy się. W ogóle muszę iść grzybni pozbierać, bo powiem szczerze, mam sporo surowców, jeśli chodzi o te inhalatory, żeby je tworzyć, ale nie mam grzybni. I to mnie chyba najbardziej boli, że i pejagód mam dużo, i mglejarkę zbiorę, i mam dużo naprawdę tych organów obcego, a z nich też można stworzyć sobie te inhalatory. I chyba szczerze mówiąc, z nich się najbardziej efektywnie robi te inhalatory. Dobra. Teraz rozdzielacz. Teraz będzie dobrze. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobre. No to w takim razie.
Taśmociąg. Ciach. 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 Dobra, dobra. Teraz już nie jest krzywo. Teraz już jest dobre. I sztaby mieć. Proszę bardzo. Proszę bardzo, sztaby mieli. Ok, pasuje. No to jak już sztaby mieli są ogarnięte, to tak w sumie można by tak ścianę postawić, prawda? Bardzo skomplikowane, wiem. Oj, tu nie. To nie. Tak to nie. Tak się nie robi. Bardzo niedobrze. No, ok, tak. Teraz tak. I teraz gniazdo klasy drugiej tutaj potrzebujemy i podłączamy wszystko po kolei. Teraz na tym jednym gniazdku mogę nawet 5 maszyn pociągnąć, więc powiem wam szczerze, że opłacało się tą klasę drugą poodblokowywać. Naprawdę opłacało się. Jeszcze coś mogę tutaj, znaczy na teraz? Chyba na teraz nie potrzebujemy. Ohoho, ściana. I tu podwójne gniazdo powinno być, prawda? O, zwykłe podwójne chyba mi tu wystarczy akurat w tym przypadku. Tu będzie jeszcze rozdzielenie sobie. Tutaj gdzieś szło. O, w ten sposób. Pasuje. I teraz trzeba by tylko podpiąć się do prądu gdzieś tutaj. No właśnie. W którym miejscu ja się tutaj do prądu mogę podpiąć, że tak powiem, bez żadnego problemu? Aj, nie doskoczę, ok. Jak z tego kamienia się wybije? Kombinowanie teraz będzie, prawda? Skąd tu się wybić, że nie wiec do głównego wejścia? Nie, tak muszę biec. A, nie muszę. Zapomniałem, że szybkobiegów nie mam założonych. Genialnie jest, prawda? Dobra, to teraz tak. To gniazdo możemy sobie dociągnąć gdzieś tutaj. Prawda? I zmienić je na podwójne. A, to trzeba je od razu jako podwójne robić. Dobra. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Okej, okay. Ciach. Teraz stąd myślę, że bezpośrednio jak strzelę, przynajmniej jak na razie, to nie będzie takiej tragedii. No jak na razie, powiedzmy, tymczasowo to może tak być. Okej, okay. Tymczasowo powiedzmy, że jest to dopuszczalne. I tu kopaczki już zaczynają kopać. Proszę kopać. Dziękuję. No. Pięknie. Pięknie, ładnie, ślicznie. Powiem tak. Pięknie, ładnie, ślicznie. I to sobie będziesz przetwarzać za moment. Że o, tutaj nawet mogę ci wrzucić całość, prawda? No. Będzie dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jest dobrze. Ok, teraz tak, konstruktory. Konstruktor. Mało tych konstruktorów będę mógł zrobić. I przewód. 15 potrzeba, czyli 8 mogę ich zrobić. 8 i 30 będzie wychodzić, to jest 240. No to taka idealna liczba. 240. Ile stojany wymagają na minutę? Nie mam płyt tak wzmocnionych, bo jeszcze czkawka mnie jakaś łapie. Zaraz wrócę do was w takim razie. Okej, okay, powróciłem w nasze miejsce. Teraz tak, najpierw wyliczmy, ile stojan powiem. 40 na minutę, to w momencie, kiedy będziemy mieć 240, to 6 takich mogę postawić, ale stalowej rury tyle nie będziemy mieć.
No właśnie. Tu się robią rury. Rur będziemy mieć tylko mniej. Ha. No i powiem, że tu jest dylemat. W takim razie nie zrobić fabryki stojanów od A do Z. Już wiecie co? Wiecie co wam powiem? Niech to tak se na razie będzie. Już tutaj będą sobie stojanki. A najwyżej ja coś wymyślę. Względem tego i później się to jakoś poprawi najwyżej. Bo powiem szczerze, że ja nie mam pomysłu. Najwyżej nie wiem. Z tamtych dwóch złóż odpalę jakąś tutaj małą hutę, żeby tylko rury robić tutaj pod to. Prawda? I wtedy rur stąd nie będziemy już ruszać. A będę tylko dowoził węgiel. Prawda? Pociągiem. I nie byłoby to takie głupie, bo tam jest węgiel i wiem, że on tam jest czysty. Gdzieś tam w tym miejscu. Gdzieś tam. No, gdzieś tam, 1000 metrów. W tym miejscu dokładnie. I wiem, że on jest na 200% czysty. Także. No powiem tak, temat do przemyślenia jest na pewno. Dobra, konstruktory. Tak jak mówiłem, 8 sztuk. A to o tych stalowych rur to będziemy się później zastanawiać i myśleć. 4, 5, 6, 7, 8. No jak mordę strzelił, tak szczerze mówiąc. Dosłownie. Dobra. Teraz tak. Fundament. Stawiamy fundament. Co do ścian, to ja sobie później ściany podstawiam. Chociaż powiem szczerze, że przez weekend to może być ciężkie do zrobienia. Gdyż iż ależ, ponieważ w tym momencie to ja mówię, mam przez weekend do przerobienia ten dysk. Znaczy do przerobienia, do przegrania cały dysk praktycznie. Jeden na drugi i postawić Windowsa na tym pierwszym, że tak powiem. Także no zobaczymy, jak to będzie się działo. Mam nadzieję, że w miarę możliwości będzie to takie w miarę wydajne. I może w niedzielę uda się tego live'a zrobić jednak, aczkolwiek wstępnie przygotowuję się, że live'a nie będzie. Ze względu właśnie na to. Chociaż nie, dupa, bo ja i tak mam jechać na giełdę samochodową. Nie, to nie, to nie będzie live'a w niedzielę. Okej. Okay. I teraz tak. Tu będzie łącznik. Zaraz, gdzieś, poczekajcie. Gdzie łącznik? Sobie też pociągnę. Bardzo. I ma być do tego łącznikiem. Tak. I do tego. Ale nie tak blisko. Jednak. Ja rozumiem wszystko, ale nie tak blisko. Będzie tak, tak sobie. Tak sobie o. Tak już może być. Tak. I tak. Trzeba mieć dużo. Powiem szczerze. Stalowych. Tych płytek, czy nie wiem jak to nazwać, stalowych, a nie, belki, stalowe belki, dobrze mówię, że stalowych belek, no to w takim razie sobie będziemy to na stalowych belkach opierać. Okej, tu się wszystko łączy. Dobra, teraz tak, tutaj wszędzie przewód trzeba ustawić, prawda, po kolei. Powiem szczerze, że to co my teraz robimy, to jeszcze nie jest takie wcale złe, trudne i w ogóle. Jazda się dopiero zacznie, uwierzcie mi. Że jazda to tutaj dopiero będzie. Tu
Łącz. Tu ma być rozdzielacz, dobra. Pomyliło mi się. Tu ma być rozdzielacz. Ciach. Tak, kolejny tutaj będzie. Tak, ciach. I pasuje, dobra. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze, moi państwo. No tutaj masz się podpiąć, ty tu, a ty tu. Ty. Tu się podpinasz, ty się podpinasz tu. Ty tutaj, ty tutaj, ty tutaj, a ty tutaj. A ty się podpinasz tutaj. Już sobie możecie lecieć wszyscy. Na swoje miejsca, że tak powiem. I wypełniać mi wszystkie linie. Okej, okay, pasuje. Mi to tam pasuje. Zanim do tego ostatniego dojdzie, to wiadomo, kawałek... Ma, chwila minie, ale chyba nie ma jakoś tak najgorzej. No, bez jaj, nie jest źle, wcale. Okej, okay, dobra. Jak to już doszło do takiego miejsca, to teraz tak, postawmy sobie słup energetyczny klasy trzeciej, czy klasy drugiej, przepraszam, w tym miejscu. Teraz tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i stąd sobie przeciągamy tą linię tutaj. Ciach. I tutaj możemy już dać raz, dwa i nie możemy tak dać. Musimy dać ten drugi. Zaawansowany bardziej. I dać energię stąd tutaj. I one wszystkie teraz pięknie, ładnie robią przewody. Nie, że od zarąbania przewodów, ale to się akurat tutaj przyda. To się nie zmarnuje, ja wam mówię, to się nie zmarnuje. Dobra, ale wiedzieliście już, jak się łączniki stawia po raz 500, to ja po prostu teraz postawię te wszystkie łączniki, które tutaj mają być i za sekundkę do was wrócę po prostu. Okej, okay. Dobra, to już postawiłem. I teraz tak, to bym chciał oddzielić ścianą tak troszkę. Teraz tak, tutaj by sobie była taka ściana zwykła, taka z dziurą, prawda? I tutaj będzie generalnie ściana. Tutaj będzie kolejne gdzieś wejście zaraz na nasze rury stalowe. Właśnie nie wiem jeszcze, jak to pociągnąć. Coś wymyślę za chwilę na pewno, ale chcę to jakby oddzielić, że tu jest produkcja tego, a tu się to łączy. I jakby to się nie... Jakby to są dwie fabryki, ale w jednej, ale to jest jakby dział jakby... No wiecie, o co chodzi, prawda? Jakbym mógł, to w ogóle tą fabrykę zrobił jeszcze inaczej. Ale dobra. Jest jak jest. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj gdzieś byłoby wejście na to drugie. Drugą stronę. Aj, nie to, tylko by musiało być już to. Ok, i teraz tak, też poziom klasy trzeciej. Ajajajajajajaj. I teraz tak, w którym są rurki? W tym. Powiedzmy tak, są. Dobra, i teraz tak, ciągniemy to w tą stronę tutaj. I szczerze mówiąc, ja bym mógł zrobić jeszcze inaczej. Tutaj sobie zrobić dziurę po prostu na, kurczę, taśmociąg. I to bym mógł przesunąć jeszcze wtedy bardziej. Taśmociąg klasy trzeciej.
tym miejscu. Ciach, i to wyjdzie teraz równo, bo chodzi mi o to, że on prosty wyszedł też poniekąd, prawda? Wyjdzie prosty taśmociąg, piękny, ładny. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Naprawdę, nie kłamie. Ten najwyżej później troszeczkę nastrzymy ten peron. Dobra, i teraz tak. Po budynku mógłby się pociągnąć taśmociąg troszeczkę. Wtedy musiałby być ten taśmociąg wyjście wyżej. No dobra, zróbmy wyżej. Mamy mu wyżej wejście, dobra. Teraz tak, tak, tak bym musiał. Musiałbym tak, tak, tak. Logistyka. Uchwyt ścienny, właśnie. To chciałem postawić. Gdzieś w tym miejscu. Nie zjeżdża to w dół? Oczywiście, że zjeżdża w dół, czyli jedno niżej musi być. Czyli w tym miejscu. Okej, okay, dobra. I teraz tak, stamtąd braknie. No braknie, ni. No braknie. Ścianę, powiedzmy, że zrobimy sobie tutaj, o, w tym miejscu i w tym miejscu. No co do tego pociągu, to inaczej rozplanuję peron po prostu. I tutaj sobie musiał być ten uchwyt iść tu. Stamtąd tutaj go na spokojnie dociągnę. I stąd by sobie poszedł tu. Tu byłaby taka krzywizna jak 150, ale szczerze mówiąc nie mam innego pomysłu jak to zrobić. No dosłownie, nie mam innego pomysłu. Dobra. I teraz tak. Stawiamy sobie nasze łączniki, montery. Montery. Montery sobie stawiamy. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty i szósety. I szósety. Ok. I teraz tak, jak pociągnę sobie zasilanie, to miejsce gdzieś tak między nie, tak, tak o, na środek. I ten słup ulepszy do klasy drugiej, to wszystkie te maszyny, które tu są, już zostaną przeze mnie zasilone. Z jednego słupa. I powiem wam, że to jest coś pięknego. Że można jednym słupem ogarnąć wszystkie 6 maszyn, prawda? No to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ale dobra. Okej. Okay. Stojan. 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 Ja pierniczę. Te dwa stoją krzywo. Znaczy wiecie, te... No bym powiedział, że te 4 stoją krzywo względem tych pierwszych. Ale już dobra, że te dwa będzie łatwiej przesunąć niż te... niż 4, no to... To wiadomo. Ciach. I... Ciach. Poczekajcie, zaraz wrócę. Okej, okay, powróciłem. Teraz tak. Dobra, już wiem jak. Teraz byśmy sobie zrobili coś takiego, że słupy nakładane. W tym miejscu może być, czy nie może być, jakbym chciał zrobić sobie taki podjazd tutaj. Nie no, stromo trochę, nie? Trochę stromo. Trochę stromo. A
Teraz jakbym taki nakładany zrobił tutaj, taki obok, prawda? Tutaj, dotąd. Coś takiego by to musiało wyjść, czyli... No me gusta. Jak mam być szczery. Dobra, zróbmy to jeszcze inaczej troszeczkę. Ja już mam plan. Bójcie się ludzie, ja mam plan. Inaczej czy tak? Tak czy inaczej? Inaczej czy tak? Dobra, jeszcze inaczej. Nie wiem, co usunąłem. Nie wiem, jakiś taki ten system usuwania jest jakiś taki nowy i taki dziwny, powiem szczerze. Dobra, mniejsza. Mniejsza z tym. No tak, nakładany musi być na pewno jeden przynajmniej. Przynajmniej jeden. Gdzieś tutaj, tak o. Powiedzmy. Wiązka musi iść aż do końca. Może nie tak do końca, ale tak względnie do końca. Teraz tak. Stąd na luzie zjeżdżamy tu i stąd jedziemy sobie w tą stronę. Proszę bardzo. No w głowę se strzelę zaraz. Prawie nie. No prawie. Dobra, dotąd. I tą pierwszą zrobimy tak. Zrobimy ją tak. A tutaj, ta druga, będzie sobie iść jeszcze inaczej. Ona sobie będzie iść tak. Stąd. W tym kierunku. I ona będzie iść pod tymi wszystkimi, pod tym. O, w ten sposób. W ten sposób ona sobie tutaj musi iść. Ok, i tutaj już będą same rozdzielacze tak naprawdę i będzie jazda. I szczerze, to tu nawet nie wiem, czy nie windy trzeba będzie postosować. Tych rozdzielaczy. Znaczy na dole to niekoniecznie, ale na górze na pewno. No dobra, czyli tak, w lewą zawsze wchodzi... W prawą, tylko z tej strony będzie inaczej. Tak? Chyba tak. Chociaż nie, może być inaczej. Śpię tak samo. To pytanie, czy jak ja teraz bym postawił tak. Tutaj rozdzielasz sobie, prawda? W ogóle ten odcinek już będzie tak cholernie długi. To jest porażka. Działa. Dobra. To ja to teraz wszystko podłączę i zaraz wrócę. No i dobra, powiem wam tak, na styk po prostu policzyłem tak naprawdę te taśmociągi, że one idealnie na styk po prostu jak do nas zjeżdżalnie zjeżdżają te surowce. Także powiem szczerze, że naprawdę fajnie to wyszło. I powiem wam szczerze, że tym miejscu sobie zakończę ten odcinek. Ja już sobie wyjście moich stojanów do kontenera zrobię poza odcinkiem. Tak samo poza odcinkiem przygotuję sobie już przedmioty, które są mi potrzebne na piąty i szósty tier kosmicznej windy. I bardzo możliwym jest, że w kolejnym odcinku zaczniemy już tworzyć fabryki bardziej rozbudowane i będziemy je tworzyć już bardziej pod kolej jednoszynową. Ale to, czy mi się uda pod kolej jednoszynową już w kolejnym odcinku jechać, dowiemy się jutro, znaczy jutro, w kolejnych odcinkach, dlatego że tak jak mówię, na dzień dzisiejszy to jest w planach tylko i wyłącznie to, co tutaj widzicie. A co będzie dalej, zobaczymy. Dlatego, że mówię, ja mam na dzień dzisiejszy zaplanowany format całego komputera, gdyż przerzucam dane na nowy dysk. I tak jak mówię, no będzie jazda po prostu, najprościej mówiąc.
Także powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli jeszcze jej nie macie. Do zobaczenia wszystkim. Na razie, cześć.